jesteśmy na kempingu nad Hardangerfjord. Taki mamy piękny widok, tak pięknie stoimy. O 8 wieczorem na kempingu już jest pełno, ale jak przyjechaliśmy rano, mogliśmy przebierać w miejscach. Zwykła mała traska, takie piękne skrętki. No, Leszek idzie kąpać się. No miałeś popływać. Popływałem przecież, nie? Ty wiesz, szczok. To jest szczok fagiezny. To wiesz, że to jest.
Stoimy na parkingu pod Steinhausen. Jadąc drogą numer 7 z Oslo do Bergen, po drodze mieliśmy Vøringfossen, a teraz mamy drugi wodospad. O tyle fajny, że można przejść ścieżką pod wodospadem. No, robi to wrażenie na nas. Obok wodospadu jest fajny parking. Pod wodospad prowadzi ścieżka. No, się dosyć wygodnie idzie pewnie. Wchodzimy pod wodospad. Pięknie tu jest. Skończyliśmy oglądać wodospad, wracamy na parking i jedziemy dalej do Bergen. A tu na parkingu zatrzymaliśmy się chłodzić hamulce i taki wodospad przy rzece, wspaniały. Ania idzie zbudować swoją piramidkę.